Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Jędrek85, a to jest Minecraft. Witam Was w mojej serii Minecraft Single Game Nowy Świat. Jak widzicie, właśnie znajdujemy się w Battle Tower. Ła. Tak, no standardowo pająki już się interesują. Zapalcie się wy. Ech. Co za pech. Tak, tutaj już widzę. Słyszę, że się gdzieś kolejny pojawił. Dobra. To jest już moja któraś próba nagrania odcinka właśnie z Minecrafta. Bodajże już chyba trzecia w dniu dzisiejszym. Nie wiem, czy jest, nie wiem, czy jest grane, ponieważ nawet to tak idzie. W międzyczasie już zdążyłem zwiedzić dość sporo tych wież. Okay, czuję, że tutaj też będzie dość ciekawie, bo już już się pojawia jakieś tam drobne klatkowanie. No ale okej. Jakoś tam, myślę, że jakoś damy radę. Dwa razy mnie Minecraft dzisiejszym oszukał na... Znaczy najpierw mnie raz oszukał na Expie, ponieważ miałem już 55 poziom. Wróciłem do domu i się dziwnie okazało, że mam poziom 20. No mówię, dobra, okej. Niech i tak będzie. Kurde, nie wziąłem sobie jetpacka z domu. Tak, właśnie widzicie, to jedną resztkę, znaczy wiesz, resztkę z jednej zwierz. Spójrzmy, gdzie to może przeskoczyć do wody. Kurde, wszędzie, wszędzie lipa. Myślę, że... Nie, dobra. Będziemy kombinować, zejdziemy sobie na dół. Zejdziemy sobie na dół. No jakoś się obejdziemy bez jetpacka, który został w domu w MFI. Ładuje się. O, dobra, jeszcze trochę expa. Myślę, że tym razem już nic nam nie przeszkodzi w nagrywaniu. Że tym razem będzie wszystko ok. I zwiedzimy sobie razem troszeczkę tych wież. Tak gdzieś. Tu jest tylko siekierka. Wydaje mi się, że gdzieś zostawiłem. No dobra, jest. Kinow. No dobra, jesteśmy na parterze. Teraz spójrzmy sobie na mapę. Battle Towers są tam. Czyż to jest pełno Battle Towers? Tutaj dookoła... o właśnie, tutaj widzicie, pojawia się kolejna. Tamta, co jest zaznaczona jako punkt na mapie, to ona już została przeze mnie zwiedzona. Wcześniej, poza odcinkiem. Dlaczego właśnie, dlaczego wybieram się teraz na Battle Towers? No, ponieważ chcę zebrać się troszeczkę diamentów. Tworzyć sobie jakąś dobrą diamentową zbroję. No właśnie przy okazji, oprócz diamentu właśnie jeszcze podbierać expa, żeby to wszystko zaklnąć. To będzie piękne zboże ropy. No nie, chyba niekoniecznie. Chyba niekoniecznie, okej. Żeby się wybrać do Twilight.
Zobaczmy, co tu mamy. Co my tutaj mamy? Że to są tylko pająki, to jest ok. Dobra. Dobra, są pająki tylko na dole, więc jest w porządku. Dobra, turczy też zbieramy. Dawaj marchewę. Dawaj marchewę gamoniu. Dobra, lubię właśnie mieczyki, które mają właśnie fair aspekt. A to z tego powodu, że no właśnie, dają oprócz zwykłych obrażeń jeszcze podpalają przeciwnika, podpalają te wszystkie mobki. Ja, że tak powiem, mam troszeczkę mniej roboty, ponieważ zamiast mieć je na... Kurde. Mieć je na... kilka hitów. Mam je powiedzmy na dwa. Dobra, trzeba sobie pojeść. Zanim... tego mu nie się skapnął, że ja tutaj jestem na dole. No właśnie. Tu nieszczęścia. Tak to wyjdzie. On tu zaraz wróci, on tu zaraz wróci. Ale ja sobie spróbuję to... tak powiem... pozatykać. No, widzę. A, już mnie będą teraz podpalać. To jest to ryzyko, że jak ja ich podpalę, to oni mnie mogą również palić, no ale nie ma tego złego. Dobra, zaczekajmy sobie te dziury. Tu już widzę, że będzie dość grubo. Pyk. Piaczę, więc nieźle. No, z mieczykiem na mnie. Bardzo mnie to cieszy. Jakiś, powiedzmy, równy przeciwnik. Znaczy, ja wszystkiego ze skrzynek zbieram, ponieważ stwierdziłem, że jest to troszeczkę zbędne. No, dziękuję. Podpalajcie się same. Palżysz się ty. Okej. No oczywiście nie wziąłem się. W takim czasie... no. Czy po co ci spadać z góry? Chyba nie. Podziękował. No, czyż... ostatnio... dobra, nie wiem, czy go zaatakowało. Dobra, chodź tu. Dzięki. No, powiedzmy, z takim mierzykiem można właśnie zwiedzać te wieże. A, dobra, spadaj. Skóra, ryba, to... czy co?
No właśnie, trzeba znowu zjeść. To, co jest zbędne, od razu wrzucę sobie do plecaczka. O tym, co jest właśnie z tych rzeczy. Dzień dobry. Dzięki. Teraz będzie chyba kiepskie połączenie. Właściwie, że to będą. Czy się nie spaliłeś? Kurde. A, żeż. Poszatkowany poziom. Trzeba iść do góry. Tu najlepiej nie wróży. Tak, najlepiej się dostać właśnie w takie miejsce. Właśnie. I to mnie zawsze, że tak powiem, dziebko wkurza. Zbroja to oczywiście zostawimy sobie. Strzały zbieram, ponieważ. Gdzieś tam się w przyszłości mogą przydać. Dobra. Sam się załatwiłem. Kalestwo. Dobra. Wiecie co, chyba tutaj też ziepko to połatam. No deal to oczywiście dookoła pod dostatkiem, więc potem sobie nakopę przed wyjazdami w kolejnych wieżach. Jeszcze mi się myszka przycięła. To jest najpiękniejsze, co może być. Kurde. Ale się wykiwałem. Lilcioch. O, pięknie. Trzy bloki diamentów. Właśnie przez to uwielbiam te wieże z Mowstona. Ponieważ tutaj można zdobyć właśnie sporo diamentów. Okej. Znowu wszystko to, co zbędne, na górę. Dobra, 64 strzały również. Pyk, 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 pyk. Za to sobie dam tutaj. Czy tutaj. Aha, tutaj była woda. Dobra, tu jest jedna ze zniszczonych wież. Ale tutaj w okolicy jeszcze tych wież było sporo. Aha, bo tam jest za 200. Nie, tu jest wiocha. A wieża jest za 100. I tam jest kolejna. Tylko teraz trzeba by skoczyć tak, żeby się w tą ropę zbytnio nie wbić. Okej. No tak, tu jak jest kolejna ropa, tam będzie zaraz kolejna wieża, którą sobie zdobędziemy. Czy gdzieś tutaj w okolicy, o, tak to ujmę. Tak. No to już jest zniszczona. Tutaj właśnie spotkałem bossa z wieży. Drobnie szczęścia jeszcze takiego spotkamy.
Tutaj właśnie jest dużo tych, wiesz, z Mouse Stona. Kurde, mogę sobie wziąć łódkę. Bo właśnie tego jetpacka, no ale dobra, nie mam go, więc nie ma ani jednego, ani drugiego, więc nie ma co narzekać. O kurde. Zlipka, zdziepko. Ale dobra, dopłyniemy sobie do wyspy i zbierzemy sobie trochę dirta. Dobra, tam jest kolejna wieża, więc może z niej skorzystam po prostu. Tak, dirt. Dirt, dobra rzecz. Zawsze narzekałem, że mam za dużo wilta. Tak teraz właśnie się cieszę na jego widok. Jojojojojojoj. Będziemy tutaj mieli płynącego. Tak, żeby mieć powiedzmy jednego staka. Teraz właśnie przekażę sobie jeszcze, właśnie poznaję moją mapę. Poznaję mapę, ponieważ w niedalekiej przyszłości mam zamiar sobie przenieść dom w trochę inne miejsce niż mam obecnie. Tu, gdzie teraz mieszkam, nie jest źle. Tu, gdzie mam teraz ten dom, ale zawsze mogło być lepiej. Chociażby jakiś równiejszy teren. Ponieważ no, obecnie mam dość dużo, wszystko mam porozrzucane. Kurde, co jest? Światłem. Tak, czasem właśnie trzeba postawić. Właśnie. Wszystkiego zrobić. I już jest lepiej. Dobra, pajęczaki. Dobra, suwać się. Aż będą mnie teraz chciały zagryźć. No. Dajcie mi zburzyć. Naszego spawnera, który jest niepotrzebny. Oko. Szamamy, zdrowiejemy i dalej. Stwierdziłem, że wrócę do systemu, który kiedyś stosowałem, zanim zacząłem nagrywać filmy. Te kichane niebieskie pająki, te jaskiniowe. To jest największy badziew, jaki może być. Tak, jak coś was potrafi uszkodzić, to właśnie będzie to paniąg jaskiniowy. Tak, one potrafią zrobić naprawdę dużo, dużo, dużo złego. Dobra, od razu powiem to, co jest. Ziepko zbędne, plecak. Idziemy do góry. Tak. Poziom będzie odpowiedni. Słyszałem jeszcze jakiegoś łucznika. Tak,
Czy te spawnery wszystkie podozwalać? Chlebek, jabłuszko. To akurat z tego akurat wszystko będziemy zbierać. Proszę, bawię, gdzie go słyszałem. No, tu drugi. Jeszcze jeden. Tak, szamamy. Przekładamy wszystko na górę. Wykorzystajmy ten łuk. Ty, Zenek. O, jasne. Weź wszystko, co macie. Potem sobie idziemy na dół. Tutaj mamy, to zbieramy, resztę zostawiamy. O, coś tu. Chodź tu. To by też nie poskąpie żelaza. Teraz sobie połatajmy. Co by później za bardzo nie spadać w dół. Właśnie o tym mówię. One głupie spadają zawsze za mną. Tak, dobra, muszę sobie następną podróż wziąć potki. Dobra, za tymi szynkami. Tak, raczej jeszcze nic nie było. Zawsze jak coś zbieram, to wchodzę za te skrzynki. Okazuje się, że sobie robię krzywdę często duże kuku. Znaczy, chyba się nigdy nie nauczę tego, że... Mam nadzieję tylko, że schodów nie rozwalił. Spadłeś, czy spadłeś? Płakać z tego powodu nie będę. Ile was tu? To już z góry spadliście? To jeszcze też to połatamy na tyle, na ile nam czasu starczy, zanim te dwa gamonie wrócą. Ile jeszcze wrócą? Ale nie zginęli, spadając na dół. A właśnie, chodź tu. Pal się. Szamano. Czuję, że tu zaraz będzie dość wesoło. A żeż... Tak, dobrze, że czasem sobie właśnie tak łatam te dziury. To się... Aha, widzicie? To jest właśnie to, o czym mówiłem. Teraz tylko spadamy na dół. Znaczy, o, właśnie takie miejsce.
No, ubijaj się, ubijaj się. Gin, 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 ty, ty potworze. Gin i dawaj, dawaj dziaksy. Dawaj dziaksy. Dobra, mamy dziaksy. Zbierajmy to, co jeszcze jest w tej skrzynce do uratowania. I się ewakuujmy na dół. Żenek, ja się miałem na dół ewakuować, a ty mi to utrudniasz. Tak, właśnie. Gramy wszystko, co jest do zebrania. Dobra, no się całkiem tak nie rozwali. Mam nadzieję. Jeszcze gdzieś tutaj może być nasz eks. Znaczy ja tu sobie pozbieram wszystko, co jest, co będę mógł pozbierać. Okej. Okay. Dobra, tych schodków nie potrzebuję. Dobra, no to spadamy na dół. I... Tak, i jeszcze się gdzieś... Spójrzmy na mapę. Spadajmy sobie ten ląd. Ale tam Floating Island, który już zwiedziłem. To jest chyba kolejna z wież, które zwiedziłem. Tak, tutaj już. Chyba zrobię to tak, że ogólnie dam się tutaj właśnie na ląd. Przejrzę swój ekwipunek, w jakim on jest stanie. Tam jeszcze kryształki, pięknie. Przecież w jakim on jest stanie i będę musiał co zrobić dalej. Dobra, to na górę. To zrobimy to w ten deseń, że... O właśnie. I tutaj wrzucę te łuki. Ponieważ znaczy ja aż tak bardzo łuków nie używam, więc są mi zbędne. A w jakim stanie jest ten? Dobra, jeszcze nie jest tak źle. Będę się mógł gdzieś tam zaraz dalej jeszcze udać. W ekwipunku też jeszcze mam trochę miejsca. Teraz sobie weźmę jeszcze. Wezmę sobie jeszcze to, zrobię tak. Okej. Okay. Okej, jest dobrze. Nawet nie wiem, czy nie zrobię tego tak, że... To będą 4, a potrzebuję chyba 5 na łódkę. 5 kawałków. Okej. Craftinga mam. Tutaj. Dobra, to mogę dać do góry, a tutaj. Zaraz sobie stworzymy łódkę i ja się wybiorę w jakąś tam morską podróż. Mniej lub bardziej dalekomorską podróż, o, tak to ujmę. Dobra, łódka tutaj. Może gdzieś spotkam jeszcze jakieś ciekawe wieże. Albo jak nie wieże, to chociaż wyspy latające. Tak, jeszcze chwileczkę sobie razem popłyniemy. Dobra. Płyniemy w kierunku słońca zachodzącego. Czy tam będzie wieża?
O, z mało zistonu. Tylko teraz przydałoby się to zrobić, ten destyn, że... Okej, mamutkę, mamutkę. Ja to zrobię w ten deseń, że będę się chciał ziepko, tak powiem, uratować. O, tam widzę nieznany, niezbadany ląd. Czekaj, więc może najpierw sobie do tego lądu dotrę. Na lądzie się z wami pożegnam. A potem już po odcinku wrócę tutaj. Jak nastanie świt, wrócę do tej wieży. Mam nadzieję, że mi się uda to. Ciekawe, ciekawe miejsce. Kurde, tu sklipper. Dziadu. Może weźmiemy sobie tego krypcia. Ubijemy. Żeby nam zbytnio nie przeszkadzał. Dobra, bo ja się zaraz będę musiał, jak mówiłem. Kurde. Tak, teraz będzie gruba walka. Z powodu pająka. Nie tylko, bo jeszcze nie będzie ten gamon tutaj chciał zrzucić. Tylko, że ja mu się nie dam. O, ten też tutaj padł. Pięknie. Pięknie, 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 więc dobra. Ty mam do jedna. Dobra, i się wspinamy do góry. Tam, gdzie będzie na pewno bezpiecznie. A, tu zwierzę. Daleko nie odfrunęliśmy. Od naszych starych miejsc. Więc okej. Więc żegnam się z wami, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek Minecraft Single Game Nowy Świat, który pojawi się niebawem. A tymczasem cześć, papa, na razie.